Chyba muszę ci obić pysk. Słucham? Tego ci teraz najbardziej trzeba. No to chodź, śmieciu, i pokaż, co potrafisz. Mój łeb. Hej. Nie widzisz, że coś robię? Spadaj! Mam twój Glade. Świetnie! W takim razie mogę zapomnieć o bankructwie wywołanym korumpowaniem funkcjonariuszy królewskich. I spokojnie, nie zapomniałem o nagrodzie. Niech ci się powodzi, Marwinie. Zaraz, zaraz, skąd wiesz, jak się nazywam? Tutaj ściany mają uszy, przyjacielu. Żegnaj, mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. Pokaż mi swoje... Miło mi... Już to znam. Rozumiem.
Niczego tu nie znajdę. Hej, masz dla ciebie.
Kim jesteś? Zwykle to obcy przedstawiają się pierwsi, ale zrobię dla ciebie wyjątek. Mam na imię Rita i nadzoruję pracą tej winnicy. Znalazłaby się jakaś praca na twojej winnicy? Tak szczerze, to mam już dość robotników do opłacenia. Raczej nie potrzebuję pomocy. Raczej? Widzisz, od jakiegoś czasu mam problemy z ochroniarzem, którego wynajęłam do pilnowania upraw. Facet trochę się pokręcił, popilnował i nie powiem, dobrze się spisywał. Ale teraz gdzieś zniknął. Nie wiem, gdzie może być, ale widziałam, jak szedł w kierunku jaskini. Jeśli go spotkasz, powiedz mu, żeby jak najszybciej wrócił. Jak miał na imię? Cholera wie. Nie spisuję z ludźmi kontraktów. Po twarzy ich kojarzę. Ale chyba na N. I było krótkie. Byłem ciekaw, jakie wino tu produkujesz. Wbrew temu, co pewnie słyszałeś, najlepsze na wyspie. A jeśli pytasz o typ, to zgodnie z nową recepturą wytwarzamy wina z domieszką miodu i cytrusów. Dzięki temu są słodkie, lekkie i doskonale orzeźwiają po ciężkim dniu pracy. Dobrze się sprzedają? Moi klienci są zadowoleni z tej drobnej zmiany, a to najważniejsze. Większość ludzi jednak nie lubi zmian i wybiera cierpkie trunki Holdwiga z winnicy na północy wyspy. Nie da się ukryć, że wino, które produkuje, jest niezłe, a jego uprawy i możliwości finansowe ogromne. Ale od czasu konfliktu Holdwiga z jego młodszym bratem, Czerwone Valerio podrożało i straciło swój dawny prestiż. Nie żebym narzekała. Na tej przepychance o stołek mogę tylko zyskać. Co wiesz o tym konflikcie? Podobno poszło o spadek po nestorze rodu, Valerio. Przed śmiercią przepisał winnicę na swojego młodszego syna, Andreasa. Prawo spadku nie przeszkodziło jednak Holdwigowi w wypędzeniu brata i zagarnięciu całego majątku dla siebie. Od tamtej pory synowie Valerio pozostają skłóceni, a władze bacznie obserwują, komu ostatecznie przypadnie winnica. Dziwię się, że mają tyle cierpliwości i jeszcze sami nie przejęli jej siłą. Czemu Holdwig zawdzięcza swój sukces? Sukces? Nie rozśmieszaj mnie, chłopcze. Kto normalny podnosi ceny, gdy brakuje rynków zbytu, a szlaki handlowe w zasadzie nie istnieją? Może po prostu zawęża klientelę. Gdzie to? Holdwig to prosty chłop. Nie ma pojęcia o interesach. Prawda jest taka, że wszystko zawdzięcza swojemu ojcu, a w drugiej kolejności gubernatorowi. Poczęstujesz mnie swoim winem? Jasne, ale tylko odrobiną. Za resztę będziesz już musiał zapłacić jak każdy inny klient. Oto mój sztandarowy produkt. Dziedzictwo Arrazola. Lekkie, orzeźwiające i na kieszeń każdego. Spróbuj sobie. W takim razie twoje zdrowie. I jak smakuje? Nutka owoców faktycznie jest dość wyraźna, ale czuję też jakby ocet. Ocet? Niemożliwe. Pewnie wcześniej piłeś albo jadłeś coś, co pomieszało ci smaki. Pokaż, co masz na sprzedaż. Proszę bardzo. Wybierz sobie. Rozumiem. Rozumiem. Rozumiem.
Rozumiem. Rozumiem. Rozumiem. Rozumiem. Rozumiem. Rozumiem. Hej, kim jesteś? Nazywam się Naila i mam pełne ręce roboty. Co tu robisz sama w tych ciemnościach? Próbuję zliczyć te wszystkie butelki wina, ale nigdy nie mogę się ich doliczyć, bo za każdym razem coś lub ktoś mi w tym przeszkadza. Jak tak dalej pójdzie, spędzę tu całą wieczność. Nie narzekaj, mogłaś skończyć w o wiele gorszym miejscu. Masz trochę racji, ale co mi z tego, że jestem otoczona butelkami, skoro nie wolno mi spróbować nawet łyka tego wina? Szefowa nie pozwala? Niebawem szykuje się kolejna dostawa, a Rita nie uznaje żadnych niedopatrzeń ani opóźnień. Mówiąc o opóźnieniach, lepiej będzie, jeśli zaraz wrócę do pracy. Potrzebujesz jakiejś pomocy? Byłabym wdzięczna, gdybyś załatwił mi jakąś pochodnię. Powoli robi się ciemno. A w ciemnicy za cholerę nie doliczę się tych butelek. Proszę, weź te pochodnie. Dzięki wielkie, chłopie. Teraz liczenie tych butelek pójdzie jak spłatka. Swoją drogą, jeśli tak bardzo lubisz pomagać innym, zapytaj Ritę o jakąś robotę. Może wynajdzie dla ciebie coś odpowiedniego. Czasem wychodzi z niej rasowa służbistka, ale z reguły dobrze płaci, to najważniejsze. Owocnej pracy. Ej, ty!
tylko żal. Jak sobie z tym radzisz? Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Cholera, stary. Myślałem, że wyzionę tu ducha. To by był wstyd umrzeć zagryzionym przez kretoszczury, co nie? Można umrzeć na głupsze sposoby. Co tu robisz? Zostałem wynajęty do ochrony pobliskiej winnicy. Patrolowałem ten obszar, kiedy nagle wyskoczyły na mnie te paskudy. Zjawiłeś się w samą porę. Dzięki. Rita chce wiedzieć, gdzie jesteś. W takim razie powiedz jej, że tutaj. Nie ma powodów do zmartwień. Zdaje się, że chciałaby twojego powrotu. W końcu ci płaci, więc powinieneś wykonywać swoje obowiązki. Słuchaj, chętnie bym wrócił, ale nie mogę. Kiedy te cholerstwa mnie napadły, mój rodzinny amulet wypadł do rzeki. Nigdzie się bez niego nie ruszę, nie ma opcji. Dlaczego to nigdy nie może być proste? Po prostu, dobra, wrócę, ale nie, każdy coś gubi, czegoś potrzebuje. Tak jak ty, bo pewnie Rita ci zapłaci za sprowadzenie mnie z powrotem, więc nie narzekaj. Co nowego? Siedzę i czekam, aż znajdziesz mój amulet. Nic więcej się tu nie dzieje.
To twój amulet? Tak, zgadza się. Trudno było go zdobyć? Pewnie było to trudniejsze niż twój powrót na winnicę. Jasne, jasne, już wracam. Bogowie, jakiś ty niecierpliwy. Pozdrowie od ciebie, Rite. Załatwiłem sprawę z Nekiem. A, Nek. Wiedziałam, że na N. Dobrze się spisałeś, młody. Masz, tylko nie wydaj na głupoty. Nic tu nie ma.
Chwila. Hej! Mam wszystko, czego potrzebujesz. Proszę, to dla ciebie. Otworzą przed tobą bramy swego królestwa. A miłościwy Adanos, niech obdarzy opieką twego strudzonego ojca, dopóki nie dołączy do ciebie wiecznej szczęśliwości. Jeszcze raz dziękuję za twoją pomoc. Chwila. Chwila. Trzymasz się? Odkąd załatwiłeś sprawę z moją córką, jest coraz lepiej. Hej. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz, dla ciebie. Hey!
Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie. Ej, ty. Chcę być silniejszy. Tak, trzymaj. Ej, ty. Nie ma takiej rzeczy, której bym nie naprawił. Czego potrzebujesz, chłopcze? Pokaż mi, co masz na stanie. Nałóż mnie podstaw kowalstwa. Najważniejsze w tym fachu są materiały. Z fatalnej stali nie zrobisz nawet przyzwoitej broni, więc dbaj o jakość swoich surowców. Kiedy je sobie zorganizujesz, rozgrzej materiał nad kuźnią, a potem wyrób go na kowadle. Stworzenie dobrego sprzętu wymaga czasu i cierpliwości. Nie spiesz się. Czas na mnie. Rozumiem. Chwila. Nie ma takiej rzeczy, której bym nie naprawił. Pokaż mi. Czas na mnie. On po prostu za dużo gada. Mam własne zdanie na ten temat. Thank you.
Pokaż mi swoje towary. Ej, ty! Mam wszystko, czego potrzebujesz. Mam! Dla ciebie! Mam! Dla ciebie! Mam! Dla ciebie! Pokaż mi swoje towary. Hej. Hej, ty. Nie ma takiej rzeczy. Pokaż mi. Czas na mnie. Doprawdy? A to ciekawe. Czym? Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak czuje. Czym? Czym? Nie ma takiej rzeczy, której... Pokaż mi. Czas na mnie. Czym? 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 Chwila. Nie ma takiej...
Co słychać? Coraz więcej osób trafia na wyspę. Jeśli jest to zwiastun nadciągającej wojny, to chyba najwyższy czas pakować manatki. Czas na mnie. Słyszałam co innego. Hej, ty. Nie ma takiej... Czas na mnie. Odłóż broń! Widzisz? To nie było takie trudne. Nie ma czego plądrować. Śmieciu!
Nic tu nie ma. Thank you.